A w dzisiejszym odcinku z Allegro, tak dobrze zapakowane, bo jeszcze taką tekturkę dalej, żeby tarczę nie złamać. Taka tarcza Pro X Series Bicycle Park Experience. Śrubki w zestawie. Patrz, ktoś zrobił sobie takie ładne opakowanie. Z polskimi napisami, wysoka wytrzymałość, stal nierdzewna, podwójne szlifowania 0,03 mm, perfekcyjne rozszerzenie ciepła, trwała powierzchnia odpływa zużycie. No i tu jest cały ten jeszcze warning po angielsku, ostrzeżenie i po polsku. Importer iLot.pl. No właśnie. I oni sobie takie coś zrobili, zobaczmy. Słów miarką, ile to ma grubość. Taka tarcza ma grubości. Ile? Jak ona jest gruba? 2 mm. Nawet chyba nie. Ma 2? Ma 2. Nie, no jak? Czekaj, jestem ślepy. Tak, 2 mm. Szkoda, że nie ma takich, co mają 3. Przydałoby się takie, ale tam akurat 2. Tak jak widzisz, 2 mm. No i co ci mogę powiedzieć o takiej tarczy? Taka tarcza jest sprzedawana za 42-43 zł na Allegro. A koszt sprowadzenia, znaczy koszt u Chińczyka to jest, przepraszam, netto. Nie, sama tarcza 1 dolar, tylko nie wiem, czy z śrubkami, czy sama tarcza. Do tego wysyłasz taki projekt graficzny do tych właśnie, co robią te tarcze, do Chińczyków i oni ci taką dekturkę, oni ci to praktycznie wszystko już zrobią na gotowca. Ewentualnie wyślą ci oddzielnie dekturkę i zipy. Żebyś sobie to złożył sam. Bo raczej złożonego tak nie wysyłają, tylko oddzielnie możesz sobie to sam złożyć. I wzór możesz sobie tu tak naprawdę napisać, co ci się żywnie podoba. Made in Taiwan. No może i Taiwan, ale na Alibabie sprzedają te tarcze, tak jak mówiłem. Dolar to przy hurtowej ilości. Przy niższej ilości to tak $1.50. Do tego trzeba doliczyć VAT dochodowy i prowizję Allegro. To i tak jest. No coś tam zostaje. No nie jest tak źle. Jakiś ten biznes widzę, że firmy robią. Bardzo fajny pomysł. Piękna grafika. No ładnie to wszystko ktoś wymyślił. Tarcza hamulcowa. No jestem zaskoczony. Bardzo duży pozytyw dla firmy iPhone, że takie coś wymyślili. No fajnie. Spoko. No i w zasadzie to tyle. Jakbyś był młodym biznesmenem i chciał robić biznes, no to wystarczy. Tak jak ci mówię, Alibaba, bo to AliExpress to jest w detalu, Alibaba jest w hurcie. I tam od razu możesz sobie wpisać swój numer identyfikacyjny i od razu naliczą ci odpowiednie podatki. Jest tak w tej chwili uproszczone, że jeszcze kiedyś to było nie do pomyślenia. Dzisiaj to już w zasadzie, no tak jakbyś kupował gdzieś sobie tak w polskiej hurtowni, tylko że nie wiem, ile się czeka, ale pewnie chwilę się czeka, chociaż oni wysyłają FedExem, więc myślę, że w miarę szybko. I tak jest masę części. To jest taka informacja dla młodych biznesmenów. No. I tyle. Tylko nie zacznijcie sprzedawać tych tarcz po 20 zł, bo zniszczycie rynek. Po 40 to i tak jest tanio. I tak ten rynek widzę, że naciągnięty. Ja bym widział taką tarczę po 60.
żeby ją sprzedawać. Nie po 40, tylko po 60. Ale pewnie rynek jest już tak zniszczony, że się nie da. Z tego względu, że ci młodzi i gniewni sprzedawcy, jest taki, którzy zauważyli, że ktoś sprzedaje, powiedzmy, taką tarczę po 80, 80 trochę dużo, bo to już Shimano sobie kupisz. Dobra, powiedzmy, że sprzedaje po 70, zauważyli, że jest po dolarze tam gdzieś w Chinach i zaczęli sprzedawać właśnie po strasznie zaniżonej cenie. Dlatego ten rynek tak spadł, bo ludzie zaniżają cenę, a później chwalą się na YouTubie przy tych guru finansowych, że zarobili 200 tysięcy w ciągu tam miesiąca, ale zniszczyli rynek, który jest warty parę miliardów. No i tam parę milionów, może nie miliardów. No i tak to wygląda. Dlatego raczej, jeśli jesteś młodym przedsiębiorcą, to już tej ceny nie obniżaj. Już niech to zostanie. Ja wiem, że to jest wideo bardziej dla przedsiębiorców niż wideo dla kupujących, bo dla kupujących to czym taniej, czy tym lepiej. Czyli kupujący taki indywidualny też możesz sobie zamówić próbki od Chińczyka i no, ci przyjdzie po dolarze. Tylko, że za wysyłkę zapłacisz, bo jest dość fest. No to wysyłka z Chin trochę kosztuje, nie? Ja byłem ciekawy, jak oni to robią i powiem ci, że robią to bardzo dobrze. Znaczy, jak robią to, jak to opakowanie, jak ten cały design, jak to wygląda, czy to jest ładne, czy to jest słabe, a możesz powiedzieć, że na 10 punktów mogę dać 8 z tego względu, że ten woreczek to mnie, żeby jakieś było tu takie plastikowe, tylko że plastikowe opakowanie jest droższe, wiadomo, niż to tu jest. No i tak 8 to jest bardzo, bardzo wysoki wynik. Dobra, to wideo trwa 7 minut, dojdźmy do 8, żeby ta reklama była widoczna. Znaczy, że na YouTubie nie reklama tego, bo ja nie jestem ani... Nie mam nic wspólnego z tą firmą, tylko że kupiłem sobie do hulajnogi, bo oryginalnie w Nami Viper właśnie są takie najtańsze tarcze, które sprawują się bardzo dobrze. Rozumiem, że w hulajnodze za 20 tysięcy są takie tarcze. Gdzieś to 20 tysięcy poszło. W sumie to nawet nie wiem gdzie, no w design, no bo to czy tam, no produkcja takiej hulajnogi też kosztuje bardzo dużo, szczególnie, że to jest limitowana wersja, znaczy limitowana, no nie robią ich bardzo dużo ze względu na cenę, bo ta moc jest tam ogromna, no nie wiem, no ciężko to wytłumaczyć, nie? Tarcza hamulcowa, czyli produkt przeznaczony bardziej na rynek polski. Jakby mieli opakowanie z napisem po angielsku, a może takie mają, to mogliby sprzedawać na Amazonie, eBayu i tak. Chyba, że tam konkurencja jest już bardzo duża. No i w zasadzie to tyle. Jeśli jesteś młodym biznesmenem, to takich części, nie tylko rowerowych i samochodowych i innych, na Alibabie jest moc. I tylko czekają, żeby to zrobić. Wystarczy im wysłać wzór tego, niech ci jakiś grafik zrobi wzór opakowania i chińska myśl technologiczna ci to już zrobi. Pozdrawiam i polecam 9 minut. To dobrze.